jasno przewidzieliśmy odrębne zadanie, odrębną możliwość promocji oraz żeby były ciekawe dla turystów, którzy będą chodzić na teren widokowy. Ja pozwolę sobie przedstawić poszczególne kondygnacje, są osobne, bo jest o czym mówić. Na samym parterze pierwsza kondygnacja, czyli punkt informacji turystycznej, miejsce, w którym będzie przyjmowany turysta, w którym turysta uzyska oraz możliwość zakupu gadżetów, pamiątek z Środy Śląskiej. Do dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj turysta wyjeżdża ze Środy Śląskiej i nie może kupić nawet pocztówki, żeby wysłać pozdrowienia z Środy Śląskiej. Będziemy chcieli, żeby miał taką możliwość zakupu nawet droższych gadżetów, informacji, publikacji o Środy Śląskiej. Tak, wyposażenie pierwszej kondygnacji to 6 regałów przeszklonych, oświetlonych halogenowym, bardzo ładnie prezentujących się, co Państwo zobaczycie, zamykanych na kluczy, regał przeznaczony na materiały promujące region bezpłatne, biurko, komputer, oczywiście kasa fiskalna. Przewidziana również możliwość wypożyczenia lornetek, żeby jeszcze bardziej podziwiać okolice. Druga kondygnacja. Jest to punkt informacji multimedialnej. Punkt informacji przede wszystkim przeznaczony dla turystów, którzy są głodni jeszcze większej informacji, którzy chcą usiąść, skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Ta kondygnacja również wyposażona jest w lady przeszklone, które będą posiadały różnego tematu, materiały promujące. Na przykład mam taki pomysł, żebyśmy zaprezentowali śląskich twórców i artystów, niekoniecznie piszących tylko o Środy Śląskiej, ale taki legal, gdzie mamy już sporo publikacji, na pewno śledziani będą zainteresowani, żeby coś takiego kupić, że ktoś tworzy u nas w regionie, będzie to promocja taka łatwowa. Istnieje również możliwość zainstalowania aeronautu do kawy, żeby poczęstować się kawą i odpocząć, czy wchodząc na górę, czy schodząc w na górę. Kolejna kondygnacja, trzecia, jest to kondygnacja, którą zarezerwowaliśmy dla Muzeum Regionalnego Przyrody Śląskiej. Ufamy, że ta współpraca będzie owocna i że turysta, który będzie odwiedzał punkt informacji turystycznej i wejdzie na tą kondygnację, na pewno odwiedzi muzeum. Będzie tutaj informacja na temat aktualnych ekspozycji w muzeum, na temat skarbu śledzkiego. Także liczymy na to, że będziemy współpracować. Być może przewidzimy jakieś ulgi, jeżeli chodzi o bilety, czyli posiadacze biletów z muzeum będą posiadali, dostaną ulgę u nas i nawzajem, także żeby zachęcić, żeby ta współpraca była fajna i żeby turysta odwiedzający punkt informacji na pewno odwiedził muzeum. Kolejne dwie kondygnacje to będą kondygnacje z galeriami tematycznymi. Galeriami informującymi o walorach turystycznych, ale co bardzo ważne, galeriami, które będą się zmieniały. Ja widzę to w następujący sposób, że na przykład miesiąc przed świętem wina zrobimy wystawę o święcie wina, stroje historyczne, informacje o święcie. Także jak ktoś przyjedzie, będzie wchodził na taki punkt informacji, to na pewno przyjdzie do nas na święto wina. I również będę zapraszał Państwa regiony do takich galerii, do takich wystaw. Jeżeli Państwo będziecie mieli ciekawe wydarzenie, macie ciekawe miejsce, zaprezentować się w punkcie informacji, a na pewno turyści odwiedzą i zapamiętają, jeżeli będzie to ciekawa galeria. Także dwie kondygnacje bardzo ładne do wykorzystania. Szósta kondygnacja. No cóż, tutaj są dzwony. Obecnie są to trzy dzwony z bardzo ciekawą historią. Data najstarszego z nich, 1644 rok, mówi sama za siebie, jest tutaj dzwoniąca. No i przedostatnia kondygnacja przed wyjściem na wieżę. Jest to kondygnacja dość nietypowa, odnowiona w 100%. I tutaj jest taki pomysł, aby utworzyć takie informacje, panoramę okolic dla turystów obcych, którzy nie wiedzą, że jest ratusz, że jest kościół podwyższenia Świętego Krzyża. Po prostu taką panoramę z zaznaczonymi ciekawymi punktami, które można później zejść i odwiedzić w naszym mieście. I myślimy, że to będzie bardzo ciekawe wykorzystanie akurat tej kondygnacji.
No oczywiście na samej górze taras widokowy. No sami Państwo zobaczycie, jakie jest uczucie. Niesamowite. Bardzo wielka zaleta tarasu widokowego to barierki, które nie są przy samej krawędzi, tylko dalej. Także osoby, które mają lęki wysokości, ja zapewniam, że nie liczyłem tu wysokości. Nie ma tego wrażenia. Widać piękne krajobrazy, czuję się na nim bardzo pewnie, jest on spory. Także naprawdę warto odwiedzenia i czas zatrzymuje się. Teraz przejdźmy do możliwości, jakie daje właśnie punkt informacji turystycznej. Przede wszystkim możliwość wspólnej promocji regionu, możliwość promocji ziemi śledzkiej całego województwa dolnośląskiego przy współpracy z samorządami terytorialnymi, z organizacjami pozarządowymi. Jest to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, żeby ta współpraca układała się fajnie, żeby ta informacja turystyczna była kompleksowa, merytoryczna i zadowalająca turystę. A w efekcie stworzy to takie miejsce właśnie, w którym turysta otrzyma wszystkie niezbędne informacje, którego na dzień dzisiejszy nie ma, oraz tą możliwość właśnie sprzedaży pamiątek, kartek pocztowych, publikacji o regionie. Tego też na dzień dzisiejszy nie ma i to są takie duże atuty tego projektu, że będzie ta możliwość i ten rozwój turystyki, liczymy na to, że będzie większy, a większa liczba turystów to również rozwój regionu. Punkt informacji turystycznej to również możliwość stworzenia nowego produktu turystycznego, nowej wizji. Środa Śląska na dzień dzisiejszy jest na pewno tak rozpoznawalna poprzez Skarb Śledzki, poprzez świętowina, które w bardzo krótkim czasie wypromowaliśmy na skalę na pewno województwa, a być może już większego regionu. Ja wierzę w to, że punkt informacji turystycznej również będzie taką ikoną Środy Śląskiej kolejną, która będzie rozpoznawana. Ja mam drogą 94, ktoś powie, byłem tam, fajnie, fajny widok, jest ona widoczna z każdej strony. Już pewne kroki poczyniliśmy w tym kierunku, czyli tarczy nasze. Także ufam, że punkt informacji stanie się kolejnym takim ikoną wizerunku naszego miasta i że będzie on żywy i będzie